Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a dzisiaj porozmawiamy sobie o przejściu Apple z procesorów Intela na procesory o architekturze ARM. Nie tak dawno temu mieliśmy konferencję WWDC dla deweloperów, którą co roku przygotowuje Apple i padły tam w końcu potwierdzone bardzo ciekawe informacje właśnie o zmianie procesorów i zmianie całej architektury, która będzie od tej pory gościła w komputerach Mac. Zapowiedziałem także 2-letni okres przejściowy i po tych 2 latach wszystkie komputery, które będzie sprzedawało Apple, będzie miało wyposażone w swoje własne procesory, które właśnie będą na takiej architekturze. I co ciekawe, nie jest to w ogóle pierwsza przesiadka Apple na inne procesory. Jak widzicie, mam tutaj Macintosha Plus, który jest z 86 roku. Mam tutaj PowerBooka G3, mam tutaj swojego MacBooka z 2013, no i właśnie jeszcze iPhone'a. I właśnie na procesory o architekturze takiej, jak możecie spotkać w iPhone'ie, będzie od teraz Apple wykorzystywało w swoich komputerach. I dzisiaj porozmawiamy sobie o samej architekturze, tak żeby troszeczkę Was wprowadzić w ten temat. Porozmawiamy sobie właśnie o historii, jak te przesiadki z procesorów u Apple wyglądały, na przykład jak to miało miejsce, gdy przesiadano się z Motorola 86K na PowerPC, z PowerPC na Intela, jak z architektury x86-64 Apple planuje zmigrować na ARM. I także podyskutujemy sobie troszeczkę na temat tego, czy to jest w ogóle dobry ruch ze strony Apple, żeby przenosić się na własne procesory, na zupełnie inną architekturę. No i też bardzo chciałbym usłyszeć Wasze opinie, co sądzicie na ten temat. Tak więc co do samej architektury, tutaj oczywiście znacząco uproszczę to tak, żeby nie zajęło nam to bardzo dużo czasu. Chodzi głównie o to, że procesory mają różne architektury, tak? Mamy architekturę x86-64, z której korzystają głównie pecety, mamy architekturę ARM, z której korzystają głównie telefony, ale także wiele innych tak zwanych smart urządzeń, mamy starą architekturę PowerPC, oczywiście są architektury Alpha i dużo, dużo jeszcze innych architektur. Dla nas ważne będzie info takie, że kod, który został skompilowany na przykład pod nasze typowe pecety, nie uruchomi się bezpośrednio na urządzeniach, które mają inną architekturę procesora, czyli na przykład na ARM albo PowerPC. I to właśnie z tego powodu nie możemy wziąć Windowsa XP i uruchomić go bezpośrednio na naszym telefonie, na Power Macu albo konsoli PlayStation 3. Oczywiście można sobie z tym poradzić poprzez emulacje, czy tam maszyny wirtualne, ale zawsze jest pewien narzut w postaci wydajności, no i takie rozwiązania chodzą zwykle wolniej. Ten Macintosh Plus jest z 86 roku, jak mówiłem. Ten Macintosh używa procesorów z architektury Motorola 68000. Są to procesory o takiej samej architekturze, jak mogliśmy spotkać przykładowo w Amidze. I Apple używało ich mniej więcej do roku 94, gdzie to właśnie zapowiedzieli przejście na architekturę PowerPC. Było to podyktowane głównie tym, że architektura Motorola 86K no generalnie miała trochę średnią przyszłościowość. Właśnie w roku 94 po raz pierwszy miał premierę komputer Apple z procesorem PowerPC. Ja o procesorach PowerPC opowiadałem troszeczkę więcej w przypadku mojego filmu o Power Macu G5, o którym robiłem materiał jakiś czas temu, więc jeżeli ktoś z Was będzie miał ochotę, to można sobie zobaczyć ten materiał. Wówczas, gdy była przygotowana przesiadka, Apple przygotowało emulator. Nazywało się to Mac 86K emulator. No i zasadniczo wyglądało to w ten sposób, że wtedy na urządzeniach pokroju PowerPC mogliśmy uruchomić emulator, w którym mogliśmy uruchomić stare aplikacje. Z tego co wyczytałem, tam wydajność była o około 1/3 niższa, to znaczy programy działały o tak średnio 33% wolniej na procesorach PowerPC. Jednakże, gdy kod był skompilowany natywnie, no to działało to dużo szybciej niż w przypadku takiej starej architektury. Trzeba sobie powiedzieć, że architektura PowerPC przez długi czas całkiem nieźle działała dla Apple. Jednakże problemy zaczęły się na przełomie wieków i najlepiej to widać na przykładzie Power Maca G4, w którym było tak, że im mocniejszy mieliśmy procesor, tym o wiele większe było chłodzenie. I możecie to zobaczyć tutaj na zdjęciach, jak szybko te chłodzenia musiały po prostu rosnąć, bo nie dawały sobie rady z odprowadzaniem ciepła. I właśnie to był jeden
z głównych problemów z architekturą PowerPC, z którymi zderzyło się Apple. Po prostu wydajność energetyczna, która była no, dość kiepska już w pewnym momencie. Do tego stopnia, że w PowerMacu G5, o którym ja Wam opowiadałem, było chłodzenie wodne. W przypadku komputerów stacjonarnych można było sobie poradzić właśnie w ten sposób, z chłodzeniem wodnym. Ale co z laptopami, tak? No właśnie, i generalnie problem polegał na tym, że te procesory były no, niezbyt energooszczędne, przez co laptopy nie trzymały długo na baterii, no i musiały być dość grube, na pewno nie tak cienkie, jak chciałby Apple. W roku 2005 Steve Jobs ogłosił, że przesiadają się na architekturę x86. Postawiono wtedy na procesory Intela. We are gonna begin the transition from the PowerPC to Intel processors, and we are gonna begin it for you now and for our customers next year. No i właśnie od tego czasu Maci zaczęły mieć procesory takie w sumie jak mamy w dzisiejszych normalnych PC-tach. Oczywiście wiązały się z tym korzyści takie, że były dużo lepsze temperatury i stosunkowo większa wydajność, ale także energooszczędność. I dzięki temu mogły powstać projekty takie jak MacBook Air czy wiele laptopów, które były zdecydowanie cieńsze. Dodatkowym ukrytym profitem było to, że na Macach można było zainstalować Windowsa. No i jeszcze jednym profitem, na pewno nie dla Apple, było to, że powstały różne projekty tak zwanych Hackintoshów, czyli można było zainstalować macOS na normalnym PC-cie, którego nie produkowało Apple. Na ten temat również nagrywałem film, więc jeżeli ktoś z Was chciałby się dowiedzieć więcej, możecie sobie kliknąć tutaj kartę. No dobrze, ale co z programami, które były właśnie napisane pod komputery PowerPC? Apple przygotowało rozwiązanie, które nazywało się Rosetta. Był to swojego rodzaju emulator, który właśnie uruchamiał aplikacje napisane pod procesory PowerPC na urządzeniach właśnie z procesorami Intela, a programiści mieli możliwość kompilowania programów na dwie architektury jednocześnie w postaci Universal Binary, czyli była to taka zwykła aplikacja, która działała i na Macach z Intelem, i na Macach z PowerPC. No dobra, ale jak to było z tą wydajnością? Otóż Rosetta sama w sobie no, nie była jakaś super wydajna. W bardzo ciężkich zastosowaniach okazywało się, że była ona o 50% wolniejsza niż natywny kod, który został przepisany dla nowej architektury. Jednakże głównie dlatego, że procesory Intela były troszeczkę mocniejsze niż same procesory PowerPC, no to te straty wydajności jedna maszyna versus druga, no nie były aż tak odczuwalne, a czasami zdarzały się nawet takie przypadki, że programy napisane pod PowerPC, przez to, że procesory Intela były o tyle mocniejsze, działały nawet troszeczkę szybciej niż w przypadku natywnych komputerów z PowerPC. No i myślę, że właśnie te problemy z energooszczędnością, z wysokimi temperaturami, to jest coś, przy czym zatoczyliśmy koło, bo MacBooki w ostatnim czasie właśnie bardzo mocno się grzały. Intel nie potrafił zejść ze swoim procesem nanometrowym tak jak zapowiadali od wielu lat i myślę, że to jest głównym gwoździem do trumny. Dlatego Apple postawiło na własne procesory. Proces przejścia będzie bardzo podobny jak w przypadku PowerPC na procesory x86. Otóż powstał projekt Rosetta 2 i Universal Binary 2, które mają działać w ten sam sposób. Póki co nie wiemy, jaka dokładnie będzie wydajność tej Rosetty 2. Póki co pokazano, że na procesorze i układzie graficznym z iPada Pro uruchomiono grę Shadow of the Tomb Raider, która nie została przekompilowana, tylko właśnie kod, który jest normalnie napisany pod Intela, został emulowany. No i działało to w rozdzielczości Full HD. No, ciężko ocenić mi tutaj detale, jak wysokie to były i ile było tam naprawdę klatek na sekundę, ale sam fakt, że na procesorze z iPada udało się uruchomić grę, która nie została przekompilowana i grę, która no jakby nie było, jest dość wymagająca graficznie, no może się okazać, że faktycznie ta Rosetta pokaże pazur. Póki co wydajność to jest trochę takie gdybanie. Oczywiście na prezentacji pokazano również projekt Mai, który działał bardzo dobrze, no ale myślę tak długo, dopóki my nie będziemy mogli tego faktycznie przetestować, no to jest trochę takie wróżenie z fusów, więc na ten temat nie chciałbym się teraz rozwodzić, ale po prostu na tym, jakie teoretycznie profity będzie można uzyskać właśnie z gruncie tego, że Apple zmieni te procesory. No pierwsze i najważniejsze, no to
będzie lepsza energooszczędność i temperatury. No, procesory, które możemy znaleźć w iPhone'ach czy iPadach, no, są dość mocne, no, nie da się ukryć. W momencie, gdy będą one miały dostęp do większej mocy, może się okazać, że faktycznie będą dość wydajne i rzeczywiście energooszczędne, tak jak Apple pokazuje to na swoim wykresie. Trzymam kciuki, żeby faktycznie tak było. Oczywiście Apple będzie miało jeszcze większą kontrolę nad hardwarem i softwarem, co może być dobrą rzeczą, jak i zarówno złą rzeczą. Dodatkowym profitem będzie to, że będzie można uruchamiać bezpośrednio aplikacje z iPhone'a czy iPada na komputerach Mac, na Mac OS-ie i wydaje mi się, że to jest całkiem spoko profit, jeżeli ktoś ma jakąś swoją apkę mobilną, którą lubi, czemu nie móc z niej korzystać na komputerze. No i dodatkowo będzie to unifikacja sprzętu, tak? No, programiści będą mieli tutaj na pewno spore wyzwanie z przeniesieniem części aplikacji. Oczywiście programiści wiedzą też, są troszeczkę obeznani, ci, którzy programują na iPhone i iPady, znają tą architekturę i mniej więcej wiedzą, z czym to się je, ale na pewno wiele programistów będzie poirytowanych, że będą się musieli uczyć czegoś zupełnie nowego, tak, nowej platformy. Jednak właśnie ta energooszczędność i cała specyfika architektury ARM, Microsoft przygotował część urządzeń, które działały z procesorami ARM już jakiś czas temu i wykorzystał Windowsa, który również został skompilowany pod architekturę ARM. No i te laptopy były dość imponujące, bo mogły trzymać prawie 24 godziny na baterii, co jest czasem bardzo długim, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest laptop. Więc tutaj rzeczywiście możemy liczyć na dość optymistyczne wyniki. I wiecie co? Wydaje mi się, że Apple może mieć tutaj troszeczkę taki ukryty swój plan. No bo biorąc pod uwagę, że architektura będzie taka sama w iPhone'ie, w iPadzie, w Macu. Co to oznacza? No będzie to oznaczało tyle, że praktycznie bez większego problemu będzie można przykładowo uruchomić Final Cut, czyli program do montowania wideo, na iPadzie. Brzmi spoko, nie? I wydaje mi się, że Apple właśnie ma taki troszeczkę pomysł jak Microsoft ze swoim projektem Continuum. Czyli braliśmy Nokia Lumię z Windowsem mobilnym, wrzucaliśmy ją do docka i wtedy teoretycznie taka Nokia stawała się, można powiedzieć, komputerem. Problem polegał na tym, że nie było aplikacji. W momencie, gdy Apple rozwiąże ten problem i aplikacje rzeczywiście będą, co będzie stało w sumie na przeszkodzie, żeby taki nasz iPhone po podłączeniu do docka stał się takim, powiedzmy, mniej wydajnym Maciem, ale będzie mógł pełnić rolę komputera. Brzmi całkiem spoko, nie? No i kolejną ciekawą sprawą jest to, że w końcu sprzęt Apple będzie czymś bardziej unikalnym. No bo na dobrą sprawę, no taki MacBook, no to jest po prostu typowy laptop, tak? Można tutaj zainstalować Windowsa i on nie wyróżnia się niczym specjalnym. Tu nie ma jakiejś niesamowitej, nie ma jakiegoś niesamowitego hardware'u, który by się wyróżniał. Teraz, gdy będą inne procesory, może się okazać, że rzeczywiście sprzęt Apple będzie miał coś więcej do zaoferowania niż po prostu inny system operacyjny. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że jeżeli faktycznie Apple to dobrze wypali, może się okazać, że inni producenci będą bardziej ochoczo wypuszczać swoje kolejne sprzęty właśnie też z takimi procesorami. Więc tutaj Qualcomm ze swoimi procesorami Snapdragon również może nieco podgryźć rynek Intelowi. Wiecie co? Co jak co? Wiadomo. Póki co na Windowsie przesiadka na ARM byłaby bardzo bolesna, tak? Dla wielu osób, bo jednak deweloperzy z Windowsa nie są przyzwyczajeni do tak częstego przypisywania aplikacji jak deweloperzy Mac OS-a, którzy często po update'cie systemu ich aplikacje mogą się zepsuć. Niestety ta kompatybilność wsteczna na Macach zawsze była kiepska, tak to nazwijmy. Ja bardzo chętnie przytuliłbym zwykłą płytę, taką ala PC-tową z procesorem ARM. Wiadomo, Linuxa można już uruchomić na procesorach ARM od dawien dawna i działa to całkiem spoko. To może się okazać bardzo ciekawą sytuacją na rynku. Nie tylko z perspektywy osób, które używają sprzętu jabłkowego, ale także może się okazać, że za jakiś czas również nasze życie, w cudzysłowie PC-ciarzy, może się też dość mocno zmienić. Może Google wpadnie na pomysł, żeby swoje Chromebooki wyposażyć właśnie w procesory ARM i wtedy natywnie uruchamiać tam aplikacje z Androida. Może się okazać, że Chromebooki staną się za chwilę większą konkurencją dla Windowsa niż przypuszczaliśmy. Jakby opcji tutaj jest naprawdę całkiem sporo. Jestem bardzo ciekawy, co wy sądzicie na ten temat. No ja naprawdę jestem dość mocno podjarany tą całą sytuacją, no bo
w końcu będą to urządzenia trochę innego typu i można powiedzieć, że mamy tutaj małą nie ewolucję, a jakby nie patrzeć rewolucję. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko się potoczy i z zapartym tchem będę śledził rozwój sytuacji i tego, co się jeszcze wydarzy za niedługo. Tyle z mojej strony. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie na ten temat i jak się zapatrujecie na tą przesiadkę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bye.